Witam Was serdecznie. Postanowiłem wrócić do domu pełnego antyków. Z tego co wiem, nadal jest tutaj pięknie i całe wyposażenie zostało. Chodźcie, sprawdzimy, czy naprawdę tak jest. Zamkniemy za sobą drzwi. Możemy iść. Tym razem mam troszkę lepsze oświetlenie. Mam nadzieję, że będzie fajnie wszystko widać. Pamiętacie pewnie to miejsce. Jedno z pomieszczeń, w którym zarwał się już sufit. Wilgoć niestety zniszczy wszystko, co ma na swojej drodze. Kilka zabytkowych krzeseł. O proszę. Nadal tutaj stoi. Jest już troszkę porozrzucane wszystko. Nie tak poukładane, jak byłem tutaj ostatnim razem. Zobaczcie. Tutaj też jest zrobiony bałagan. Po mojej eksploracji musiało tutaj być naprawdę dużo osób. I zniszczyli wszystko. Czy pamiętacie? Ale wtedy na tej szafce stał statek. Już go nie ma. Zobaczcie, dom stoi naprawdę praktycznie po środku lasu. A jednak dotarło tutaj bardzo dużo osób. Tu piękny regał na książki. Zobaczymy, jak wygląda kolejne pomieszczenie. Wiem, wszędzie. O, tu mamy sypialnię. O kurde. Jak zobaczycie sobie wcześniejszy mój film, zobaczycie, jaka jest różnica. Naprawdę nie minęło wiele czasu, a jest totalnie zdewastowane wszystko. Mimo to, że czas i wilgoć niszczą ten dom, to jeszcze dodatkowo ludzie. Księgozbiór. Ostatnio jak tutaj byłem, również było zawalone. Dziwię się, że do tej pory nie runęła cała podłoga. To była chyba kuchnia. No coś w rodzaju kuchni. Nie, a może i nie nawet. Nawet nie będę tutaj wchodzić, bo nie ma gdzie nogi postawić. Może tym razem zacznę od strychu. Na pewno pamiętacie, że było tutaj bardzo dużo starych przedmiotów.
Jest. Tu mamy guziczki. Różne księgi. Bardzo stare. Tutaj mamy kryształ. Dalej nie wiem, do czego służy. Proszę, jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzach, do czego jest to. Zbiorniki miedziane nadal stoją. Tutaj była chińska czy japońska porcelana. To akurat z Czech jest. Made in Czechosłowacja. O proszę. Tego się nie spodziewałem. W Belgii. England. No to widać zewsząd są. O, to już jakieś bardziej japońskie. O, i tutaj kilka talerzyków. Również mamy jakieś ciuszki. Kolejny miedziany baniak. Obrazy. Obrazy jeszcze zostały. Co mnie dziwi. Tutaj ten stary popękany. O, i tutaj również mamy porcelanę. Figurki. Reszta porcelany. Maszyna do pisania nadal stoi. Zobaczcie, jak wszystko porozwalali. Wcześniej wszystko było poukładane na półkach. Tu mamy te chińskie talerzyki. Nadal wszystko zostało, na szczęście nie potukli. Tutaj też jest kilka. Maszyna do pisania.
nadal stoi. Tutaj radio, które już widzieliśmy kiedyś. Antyczne krzesła. Dobra, będziemy powoli kierować się na dół. Sprawdzimy, jak bardzo zdewastowali niższe kondygnacje. Dotarliśmy do tego pokoju, w którym były właśnie te antyczne meble wszystkie. Zobaczcie. Sufit się praktycznie całkowicie zarwał. Szkoda, szkoda mi tylko tej kanapy, bo jest bardzo ładna. Podnóżek. Naprawdę niewiele już zostało z tego pomieszczenia. Kilka szaf. O, krzesło się zachowało. Bardzo stare. 1793 rok. Piękny piec. Nie wiadomo. O, Adam, co sądzisz o tym wszystkim? O tym całym wyposażeniu? Wiesz co, jest piękne, było piękne. Jest niestety zniszczone. Już jest zniszczona przez wilgoć. Raczej to się nie nadaje. No, chyba nie. Ale na piękne. To gdzie jest zdjęcie? Jakby nie spojrzeć, naprawdę ma jeszcze swój urok ze względu właśnie na te stare meble. Tutaj mamy kolekcję zdjęć najprawdopodobniej właśnie tej rodziny. Jest ich tu więcej. Takie zdjęcia, powiem wam, że nadają się do muzeum. Naprawdę są piękne. Krzyżyk miedziany. Zdobione krzesła. Wyjście na dwór, ale ktoś sobie zrobił z
skalniak taki. Były tutaj kwiatki posadzone, roślinki rosły. W tej chwili wszystko już zwiędło. Nawet drzewko bonsai jest. Tutaj była mini fontanna. Jedynie co się zachowało, to paprotka, która dziko wyrosła tutaj. Tutaj malutka łazienka. Witraże w oknach. Ktoś tutaj naprawdę zrobił niezły bałagan. Ledwo idzie przejść. Wcześniej chodziłem tutaj swobodnie. Tutaj takie pomieszczenie gospodarcze. Wejdziemy tu. Wywieszali sobie tutaj pranie. Zobaczcie, tyle lat, to wszystko tutaj wisi. Idziemy dalej. Jesteśmy teraz w kuchni. W kuchni się niewiele zmieniło. O, widzę, że tutaj podłoga się zerwała praktycznie całkowicie. Kominek. O, i mamy tu maszynę. Ostatnim razem chyba wam jej nie pokazywałem. Może łucznik. Ło. Właśnie o tym mówię, że trzeba uważać. Wszystko już przegniło. Ktoś splądrował wszystkie półeczki. Kiedyś one były w środku, teraz są na zewnątrz. Alron, la grande place. Zobaczcie, wszystkie szufladki powyjmowali. Rozumiem, że jest ciekawość. Można zajrzeć do środka,
Ale po co to wyjmować wszystko i wywalać? To jest główne wyjście. Tu mamy tak jakby szatnie. Tutaj wywieszali sobie swoje ubrania, różne ciuszki. A ten tutaj pan pilnuje posiadłości, ale jak widać bardzo słabo. W tym pięknym salonie będę kończył powoli eksplorację. Pokazałem wam, jak czas i ludzka głupota wpłynęli na ten dom. Mam nadzieję, że więcej wandalów już nie trafi do tego domu. A póki co żegnam się z wami i widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie.